Dzień dobry, witam wszystkich po raz kolejny. Kłaniam się. Chciałbym Państwu opowiedzieć nieco szczegółów o chrząstce stawu biodrowego i jej biomineralizacji. Podobne zjawiska występują w innych stawach, w kolanach, w łokciach, a także w kręgosłupie, więc tutaj będzie tylko przykład jak gdyby z tego typu zjawisk omówiony w obszarze stawu biodrowego. Więc zacznijmy od tego, jakie to próbki były badane. Więc było 6 próbek badanych, właściwie więcej, ale tutaj będzie 6 prezentowanych, bo to nie ma co przesadzać z ilością. Są podane wiek, płeć pacjentów, którym przeprowadzano generalną alloplastykę stawu biodrowego, czyli wstawiano endoprotezę. No a tutaj mamy schemat pokazujący, którą to też chrząstkę braliśmy do badań. Więc to była chrząstka z panewki, która znajduje się w miednicy. Mamy tu kość miednicy, chrząstkę znajdującą się na głowie kości udowej, no i kość udową, tak schematycznie zaznaczone. Przepraszam. Próbki w badaniach zostały ustawione nie według wieku czy płci pacjentów, ale według rozwijającego się procesu biomineralizacji. Są nieregularne fragmenciki, które były przechowywane w zbuforowanych utrwalaczach konserwujących. No i pierwsza próbka jest próbką taką, gdzie w zasadzie zmian w obrębie chrząstki nie ma. Chrząstki właśnie w chrząstki w panewce stawu biodrowego. Druga i trzecia próbka są właściwie do siebie bardzo podobne. Występuje taka rozsiana biomineralizacja. Te takie drobne jak gdyby guzki to właśnie są miejsca o podwyższonej zawartości różnych pierwiastków w chrząstce. To znaczy niby nic się nie dzieje, chrząstka wygląda nieźle, ale jednak w analizach chemicznych wyraźnie widać podwyższone zawartości różnych pierwiastków, co Państwu zademonstruję. Próbka czwarta to jest próbka, w której już na powierzchni, na wewnętrznej powierzchni chrząstki stawowej, czyli tej od strony stawu, pojawiają się nierówności o takim stylu guzki, różnego rodzaju właśnie zaburzenia morfologiczne. Najmocniej przepraszam. No i piątka to już jest stan taki zaawansowany, bardzo morfologia tej chrząstki jest urozmaicona. Ortopedzi mówią, że to jest spluszowienie, robi się taka właśnie bardzo nieregularna powierzchnia chrząstki. I tu jest jeszcze próbka szósta, gdzie mineralizacja chrząstki występuje nie w postaci takich guzków różnego rodzaju, tylko w postaci takich smug. Jak Państwo widzicie, tu są takie jak gdyby formy wydłużone, w których właśnie badania mineralogiczne zostały stwierdzone różne podwyższone zawartości pierwiastków. Ten układ, który tutaj jest zaprezentowany w kolejności badań 1, 2, 3 aż do 6, nie jest układem wiekowym pacjentów, nie jest też układem zgodnie z płcią pacjentów. Te próbki są poukładane zgodnie z rozwojem biomineralizacji, czyli od najmniejszej
czy też braku w ogóle mineralizacji, do mineralizacji już bardzo ewidentnej, widocznej. Dlatego, że proces przeobrażania się chrząstki stawowej no nie zawsze jest związany z wiekiem pacjentów. Patrzmy dalej. Popatrzmy na wyniki badań chemicznych chrząstki stawu biodrowego, panewki. Badania wykonane zostały przy pomocy mikrosondy elektronowej. Obejmują, jak Państwo widzicie, kilkaset mikronów kwadratowych. Każdy. Pokazują rozmieszczenie tlenu, sodu, krzemionki, fosforu, wapnia itd. Widać, że z tych obrazków widać, że rozmieszczenie tych pierwiastków w chrząstce niezmienionej, nie zbiomineralizowanej, jest mniej więcej równomierne. No, z żelazem są miejsca, gdzie jest tylko ciut więcej, gdzie go nie ma praktycznie. A jak wygląda mineralizacja chrząstki panewki stawu biodrowego, jeżeli ten proces się już rozpoczyna? To jest próbka 2, numer 2, ale również próbka numer 3. Z tymi takimi mikronierównościami powierzchni chrząstki. Widać też analizy są rozmieszczenia pierwiastków wykonane w mikrosondzie na specjalnie przygotowanych preparatach. No i w tych badaniach widać, to jest skala, że w chrząstce pojawiają się mikrokoncentracje, mikrocentra o podwyższonych zawartościach wapnia i fosforu. Tutaj na przykład też są śladowo podwyższone zawartości fosforu. W próbce numer 2, ale też w próbce numer 3 widać właśnie nierównomierność rozmieszczenia analizowanych pierwiastków, że są strefy o nieco większych koncentracjach, na przykład wapnia czy fosforu, i są strefy, gdzie fosforu praktycznie w ogóle nie ma. To są te czarne właśnie, gdzie nic nie świeci, pierwiastki nie świecą. Tutaj jest planigrafia, tak zwana, rozmieszczenie sodu i rozmieszczenie krzemu. No bardzo ciekawie, że i w tych zmianach w chrząstce obserwuje się nieco podwyższone zawartości krzemu i różnych innych pierwiastków. Tutaj, proszę Państwa, jest analiza powierzchni, wewnętrznej powierzchni próbki numer 2, ale podobnie wyglądają próbki, próbka numer 3 wygląda podobnie, może to jest zupełnie inna osoba i że tak powiem, inny wiek tego pacjenta jest. Widać, że w analizach już takich szczegółowych, wykonanych metodą EDS, widać, że śladowe podwyższenie zawartości wapnia, śladowe podwyższenie zawartości fosforu. No, jest trochę krzemu, prawda, jest trochę sodu. Kiedy w próbkach, gdzie chrząstka jest niezmieniona, tych pierwiastków nie ma. Próbka 5, a więc próbka, w której już wyraźnie występuje tak zwane spluszowacenie chrząstki, w tych właśnie takich nierównościach badania pokazują no, wyraźne podwyższenie i koncentrację zawartości wapnia, żelaza, ale także fosforu i różnych innych pierwiastków. Także te nierówności morfologiczne chrząstki są częściowo związane z koncentrowaniem się pod ich powierzchnią, pod powierzchnią chrząstki, właśnie mikroziarn o różnej wielkości, nawet o kilkudziesięciu mikrometrów, zbudowanych z fosforanu, które zawierają również ślady krzemu na przykład i ślady podwyższone
ilości na przykład sodu. W próbce numer 6, tej o takich wydłużonych formach mineralizacji, można sobie wrócić do zdjęcia, gdzie te chrząstki są sfotografowane, no widoczne, że jest wyraźnie podwyższona zawartość fosforu. Są analizy szczegółowe, też metodą EDS wykonane, i wapnia. 1/10 żelaza się pojawia, procenta, no ślady sodu i innych pierwiastków. Tutaj mamy widmo EDS pokazujące, jakie to też pierwiastki, jakieś ślady glinu, magnezu, to, ale to są ślady śladów poniżej 0,01%. Popatrzmy na morfologię chrząstki przy większych powiększeniach, stosując mikroskop skeningowy. Te nasze próbki, które tutaj wzięte były do badań, zostały szczegółowo przeglądnięte. Tutaj są przykłady powierzchni chrząstki i występującej w nich mineralizacji w formie mikroziarenek. To jest ziarenko fosforanowe tkwiące w chrząstce. W chrząstce panewki stawu biodrowego. Przepraszam bardzo. Tutaj mamy zdjęcie też chrząstki panewki stawu biodrowego, z którego prawdopodobnie tego typu ziarenko zostało wyrwane. Tutaj jest takie miejsce, lokalizacja, gdzie prawdopodobnie to ziarenko tkwiło, ponieważ staw cały czas pracuje, to w przypadku, gdy w chrząstce stawowej, w chrząstce panewki wytworzą się tego rodzaju koncentracje mineralne, to akurat jest fosforan wapnia, hydroksyapatyt, badania zostały zrobione, policzone i tak to wygląda. To są ziarna bardzo twarde, które po wyrwaniu z chrząstki, gdy dostaną się do strefy pracującej między chrząstką głowy kości udowej a chrząstką panewki, no powodują zniszczenia, bo one są twarde, tam to wszystko się rusza, te ziarenka w tej przestrzeni stawowej też wędrują, no i działają jak piasek, który niszczy strukturę chrząstki. Tu jest morfologia właśnie zniszczonej chrząstki panewki stawu biodrowego. Przejdźmy teraz trochę do struktury tych zjawisk. Kolagen, który jest głównym komponentem chrząstki stawowej, strukturę ma, fragment struktury opisanej wzorem wygląda w ten sposób i najwyraźniej koncentracje wapnia, fosforu, ale też innych pierwiastków pojawiają się w miejscach zniszczenia struktury chrząstki, czyli zniszczenia struktury kolagenu. Te zniszczenia struktury kolagenu w chrząstce mogą być spowodowane różnymi zjawiskami, nadmiernym wysiłkiem, mogą być związane z pewnymi defektami genetycznymi w chrząstce stawowej, różnymi rzeczami, stanami zapalnymi, gdzie powiedzmy w infekcjach toksyny są produkowane przez infekujące mikroorganizmy. Te toksyny bakteryjne czy wirusowe, no to są trucizny, które niszczą, powodują, jak to się mówi w środowisku medycznym, lizę, czyli niszczą struktury kolagenu i te miejsca są potem uprzywilejowane. Tutaj zaczyna się rozwijać mineralizacja. Te miejsca zniszczeń chrząstki obdarzone są ładunkami elektrycznymi, dlatego że w kolagenie zniszczone są wiązania, więc to wszystko jest elektrycznie aktywne, ta strefa zniszczenia. No jeżeli w pobliżu przemieszczają się jakieś kationy lub aniony, no to są wyłapywane i rozpoczyna się budowa w tym miejscu koncentracji mineralnej, którą Państwu pokazywałem, na przykład takich mikrokuleczek, mikroziarn fosforanowych.
Czyli patrząc od początku przez wszystkie stadia, które badaliśmy, stadia zmian chrząstki, no to tu mamy przekrój chrząstki panewki, zdrowa chrząstka, nieruszona, nic się z nią nie dzieje, śliska, elastyczna, sprężysta, świetnie się sprawuje. W miejscach uszkodzenia struktury wewnętrznej chrząstki, w różnych miejscach, dochodzi do koncentrowania się pierwiastków różnych, ale głównie wapnia i fosforu, które te koncentracje, tak, ledwo zauważalne w badaniach w mikroskopie skeningowym czy w mikrosondzie elektronowej, z czasem mogą rozwijać się, tworząc ziarna tego typu, bądź w miąższu chrząstki, bądź przy jego powierzchni nawet mogą wystawać, jak pokazywała fotografia. No te, które znajdują się, te koncentracje mineralne, które znajdują się przy powierzchni lub w powierzchni, na powierzchni chrząstki, stawu panewki, stawu biodrowego, mogą ulec wyrwaniu, bo to wszystko tutaj pracuje. Prawda? Ta chrząstka jedna po drugiej się ślizga. No jeżeli takie jedno, dwa ziarenka zostaną wyrwane z chrząstki, no to one tutaj wędrując w czasie chodzenia, czy w czasie ruchów, jeżeli to jest staw łokciowy czy barkowy, no tam sieją spustoszenie w chrząstce, niszcząc ją mechanicznie po prostu. Tutaj jeszcze chciałem Państwu, no i to jest taki ogólny opis zjawiska, które zostało zaobserwowane, zbadane, próbki były dość długo zbierane przez pana profesora Tadeusza Niedźwieckiego, ortopedę, podczas zabiegów. No, poszłyby normalnie do spalenia, ale tu zostały jeszcze na nich wykonane badania. Tutaj jest trochę literatury, która może kogoś z Państwa zainteresuje, dotyczącej właśnie stawów, biomineralizacji, także zachęcam do ewentualnego zaglądnięcia. Nie są to tylko moje, chociaż jest dużo moich ze współautorami publikacji. Jeżeli Państwa to zainteresuje, zachęcam do poglądania sobie literatury. No. Tyle by było na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i zapraszam na następne spotkanie. Prawdopodobnie też nie za długo się ono odbędzie.